Myślę, że po pierwsze jakość, elastyczność, sprawność, doskonałość i to dzisiaj są podstawowe cechy, które wskazują partnerzy niemieccy, francuscy, hiszpańscy czy krajów Beneluxu, gdzie tych pracowników delegowanych jest dzisiaj najwięcej. Na pewno jednym z czynników jest również wysokość płac, którą w porównaniu w Polsce stawka godzinowa to jest nieco ponad 9 euro w porównaniu z francuską czy skandynawską wynoszącą ponad 30 euro, ale skąd biorą się te źródła? Czy są to te środki, które wpływają bezpośrednio do kieszeni pracowników? Zdecydowanie nie. Ponad 1/3 tych kosztów to są koszty pozapłacowe, a zatem tutaj to konkurowanie w sensie takim, którą płacę uzyskuje pracownik, bynajmniej nie wynika z tego, że płacimy mniej, bo płacimy coraz więcej. Przecież w ciągu ostatnich lat ta pensja minimalna w Polsce wzrosła wielokrotnie. Ale to są, myślę, te podstawowe dzisiaj przesłanki. Pomimo, iż nowe prawo jest już naszą rzeczywistością prawną, Polska podjęła inicjatywę i w październiku ubiegłego roku złożyliśmy zastrzeżenie, złożyliśmy wniosek o nieważności fragmentu tego nowego prawa. Będziemy zbierać sojuszników, podobne stanowisko wyraziły Węgry, będziemy szukać także zwolenników, budować koalicję dla tego stanowiska, ale równocześnie będziemy prowadzić, tak jak powiedziałam, katalog w tym czasie, kiedy ta nowa dyrektywa jeszcze nie obowiązuje, katalog doświadczeń przede wszystkim w dialogu z przedsiębiorcami, gdzie dziś obowiązujące prawo nie jest przestrzegane. No ale to, co musimy odrobić również we własnym ogródku, to sprawić, aby świadczenie usług w Polsce i zakładanie działalności gospodarczej, prowadzenie działalności gospodarczej było jak najmniej obciążone biurokratycznie. I takie działania, jakie staramy się od 3 lat konsekwentnie wdrażać, przynoszą już pewne efekty. No, przede wszystkim nie zgodziłabym się z tezą tej złej percepcji. Gdyby dzisiaj ta percepcja była rzeczywiście taka, w Brukseli połowa robót budowlanych stanęłaby i nigdy nie została dokończona. Podobnie w wielu miastach we Francji. Wiele usług również z dnia na dzień przestałoby być świadczonych w Wielkiej Brytanii czy u naszego największego gospodarczego partnera w Niemczech. A zatem ta percepcja, i to pokazuje dzisiaj bardzo wiele badań, percepcja na poziomie lokalnym jest taka, że pracownicy polscy to pracownicy rzetelni, dostarczający najbardziej wyszukane usługi w trudnych warunkach, przede wszystkim podejmujący się prac i takich, których społeczność lokalna, który lokalny rynek pracy nie jest w stanie dzisiaj zaspokoić. Zatem po pierwsze polemizowałabym z tą tezą. Po drugie, jeżeli można mówić, to podejrzewam, raczej mówimy o pewnym historycznych przesłankach, takich, gdzie rzeczywiście powiedzmy druga fala emigracji polskiej w XX wieku, ta wynikająca z perturbacji politycznych lat 80. sprawiła, kiedy mnóstwo Polaków wyjechało z Polski, poszukując jakiejkolwiek pracy po to, aby się utrzymać. Ale ten rozdział historii mamy już z całą pewnością daleko, daleko za sobą. Myślę, że prawo wspólnotowe nie jest prawem kazuistycznym, gdzie będziemy tworzyć taki katalog dobrych praktyk. Mamy pewne powszechne normy i dobre normy, których powinniśmy się starać po prostu przestrzegać. Przypomnę jeszcze raz, że te zasady, które stały u podstaw wspólnoty europejskiej i idei jej tworzonych przez ojców założycieli w latach 60., 70. miały służyć jak największemu otwarciu rynku wewnętrznego, po to, aby budować siłę i potęgę odbudowującej się ciągle po II wojnie światowej Europy. I te zasady ciągle pozostają w mocy. Swobodny przepływ towarów i usług jest, przypomnę, jednym z podstawowych, fundamentalnych zasad zapisanych w traktacie. I my musimy dzisiaj tylko doprowadzić do tego, aby konsekwentnie go egzekwować. Zasada, praktyki, postulaty takie jak taka sama płaca za tę samą pracę w takim samym miejscu, no, wydają się nie do końca zasadne, biorąc pod uwagę ciągle różnice potencjałów. No i jedną również z elementów, który stoi u fundamentów Europy, czyli solidaryzmu europejskiego. A zatem myślę, że dzisiaj powinniśmy jeszcze raz przemyśleć, jak budować konkurencyjność Europy, bo przecież my coraz mniej i coraz rzadziej konkurujemy między sobą. Jeżeli skoncentrujemy się na konkurencji wewnątrz, pomiędzy państwami budującymi dzisiaj wspólnotę Unię Europejską, to odpłynie nam ten największy frachtowiec gospodarczy, czyli konkurencja globalna. Jeśli chcemy się z nią zmierzyć, jeżeli chcemy jeszcze raz zapisać się w historii jako lider pewnych zmian, jako lider także gospodarczy, a powoli Unia Europejska ustępuje miejsca innym dzisiaj potęgom, to z całą pewnością przestrzeganie swobody świadczenia usług i przepływu kapitału jest czymś, co powinniśmy przemyśleć ponownie.